Spokój, dobro. Bardzo serdecznie Was witam sprzed Bazyliki Santa Maria delle Grazie, Matki Bożej Łaskawej. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pięknym zdarzeniu, którego byłem jednocześnie uczestnikiem. Bracia w 2018 roku poprosili mnie o właściwie rzecz niewykonalną po ludzku, ponieważ poprosili, żeby przywieźć do San Giovanni Rotondo obraz Matki Bożej Częstochowskiej, tę kopię, która wędruje od 1956 roku po ojczyźnie. Ona nigdy nie przybyła jeszcze tutaj do Włoch, poza granicę Polski i dlatego myślałem, że nie będzie to wykonalne, że jest zajęta i tak dalej. Ale poszedłem do generała zakonu i generał zakonu w Częstochowie okazał się wielkim czcicielem ojca Pio i mówi: ojcze, damy radę. Więc w listopadzie akurat w tym roku, 2 tygodnie obraz był w Częstochowie i można było go po prostu zabrać. Ale ja prosiłem jeszcze o jedno, ponieważ bracia chcieli, aby przywieźć coś szczególnego, jakąś szczególną relikwię po Janie Pawle II. Mówił przecież to totus tuus, ojciec Pio był też człowiekiem maryjnym, ale Jan Paweł II był oddany cały czas Matce Bożej i chcemy jakąś pamiątkę po papieżu także tutaj mieć, bo zbliżała się 100-letnia rocznica urodzin Jana Pawła II. Chcieli go uczcić w ten sposób, jest tu bardzo czczony, szanowany i kochany. I istotnie generał wyraził także zgodę, abym wziął ze sobą pektorał, ten złoty krzyż papieski, który papież nosił na swojej piersi, a który oddał Matce Bożej do Częstochowy jako dar od siebie. I pozwolono nam także przewieźć ten pektorał i obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dojechaliśmy do Foggi, z Foggi wsadzono nas w helikopter i helikopterem przybyliśmy tu do San Giovanni Rotondo. Zrobiliśmy 3 takie duże okrążenia nad klasztorem. To było nawiązanie do wizyt figury Matki Bożej Fatimskiej za życia ojca Pio, dzięki której ojciec Pio został uzdrowiony. I odbyła się piękna procesja po całym mieście. I moi drodzy, następnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej zawędrował do tej bazyliki poświęconej również Matce Bożej, Matce Bożej Łaskawej i tydzień czasu tu przebywał. Przybywali różni biskupi z wiernymi z diecezji i odprawiali tutaj msze, modlili się przy naszej mamie częstochowskiej. A wyobraźcie sobie, że w ostatnim dniu tej peregrynacji także ciało ojca Pio przeniesiono specjalnie z dużego kościoła, z Bazyliki San Pio i przewieziono tutaj przed obraz naszej mamy częstochowskiej, aby się pokłonił także Matce Bożej, którą bardzo kochał. Czy to częstochowska, czy fatimska, czy ta z Pompeju, przecież to ta sama mama. Ojciec Pio miał wielkie nabożeństwo do niej. Dlatego to, moi drodzy, tutaj były takie jedyne w swoim rodzaju wielkie dni polskie w San Giovanni Rotondo, gdzie była obecna relikwia po papieżu i był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wędrującej po naszej ojczyźnie. Dlatego to wspomnienie zawsze jest dla mnie takie miłe, ponieważ tutaj nasza Matka Boża Częstochowska była bardzo także czczona i uwielbiana. Pokój i dobro.